Cześć. Na początku Was przepraszam za mój głos. Jestem chory, ale postanowiłem dla Was nagrać kolejny film, skoro i tak już siedzę w domu. Jakiś czas temu wrzucałem tutaj recenzję radia TalkPod A36+. Taki zielono-trawiasty jegomość. I to było całkiem fajne radio. Jedyna jego wada, którą odkryłem, to dość spore harmoniczne, które występowały na innych częstotliwościach niż te, które nas interesują, na których powinno nadawać. Producent podobno zaktualizował radio, podobno poprawił stan rzeczy i podobno takie harmoniczne nie występują. Dlatego zobaczymy to sami na własne oczy. Stąd mam radio TalkPod A36+, z, można powiedzieć, zmienionym czymś w środku, co podobno poprawia specyfikację tego radia, poprawia jego parametry, przede wszystkim harmoniczne, tak żeby nie szkodzić na innych częstotliwościach. Tak więc zapraszam do testu, bo zmierzę tylko te harmoniczne i na koniec porozmawiamy sobie trochę o tych harmonicznych, no i wyciągniemy wnioski z tego też pomiaru. No dobra, i mamy tutaj cały grzebień, to cała masa jest harmonicznych, którą pokazywałem ostatnim razem. Jest tego sporo. Te harmoniczne to są tak naprawdę bardzo podobnej mocy jak sygnał nadawczy, główny sygnał. No i co? Lecąc tutaj od początku, to tych harmonicznych nawet mi się nie chce liczyć, ponieważ jest ich bardzo dużo i ten sygnał wygląda bardzo mocno. Mam nadzieję, że w nowym radiu ten sygnał będzie wyglądał dużo lepiej i to sprawdźmy. No, tu wydaje się, że jest lepiej. Trzeba będzie je zestawić ze sobą, bo no, nie pamiętam, te kreski mi się zlewają w jedną w pamięci. Ale wydaje mi się, że faktycznie jest poprawione. To względem tego, co było wcześniej. Dobra, pasmo 70 cm. Pasmo 70 cm w wypadku tego starego, zielonego radia wygląda znacznie lepiej niż 2 metrów i to nie jest niespodzianka, ponieważ ostatnim razem było dokładnie tak samo. Tu na końcu, nie patrzcie, to już jest po prostu zakres, koniec zakresu pomiaru tego analizatora. No więc co? No jest lepiej. Mamy tak naprawdę pierwszą harmoniczną i drugą harmoniczną. No to porównanie z nowym. No i dobrze, pasmo 70 cm wygląda identycznie jak poprzednie pasmo, więc nie ma tutaj za bardzo co komentować. Teraz trzeba zestawić ze sobą te pomiary. No i co? Widać, że panowie inżynierowie faktycznie coś tam w radiu porobili. Jest zmienione na tyle, że pasmo 2 metrów no, straciło znaczną część tych harmonicznych. Dalej nie jest to piękne, ale ją straciło. Pojawia się pytanie, co z tego? To znaczy, co z tego, że są harmoniczne? Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Odpowiedź brzmi, zawsze są harmoniczne. To musiałby być naprawdę bardzo wysokiej jakości nadajnik, który miałby wytłumione te harmoniczne, bo one zawsze są. To jest następstwo układu nadawczego. Im się tak naprawdę nie opłaca tak projektować tych nadajników, ponieważ my za to nie zapłacimy. To jest proste. Jeśli radio ma kosztować 100, 200, 300 zł, my nie zapłacimy za wytłumienie, za zbudowanie tego radia tak, żeby ono faktycznie miało wytłumione i żeby kosztowało tyle, ile kosztuje. To jest jedno. Druga sprawa. Pojawia się pytanie, czy one faktycznie muszą być aż tak bardzo wytłumione. Wiadomo, że trochę tracimy mocy na tym, kiedy ucieka troszeczkę moc w innych częstotliwościach niż tylko ta, na której nadajemy. I to troszeczkę przeszkadza. Ale pytanie, czy faktycznie ktoś nas usłyszy? Bo wiecie, tu chodzi o to, czy jeśli my będziemy nadawać na jednej częstotliwości, to czy będzie nas słychać też na częstotliwości harmonicznej? I czy będziemy na przykład stawiać nośną tam? Bardzo często stawia się nośną na paśmie wojskowym, powyżej 200 MHz, na paśmie lotniczym. W bardzo wielu miejscach, gdzie nie powinno nas tam być, a niestety my wypuszczamy prążki, którymi zakłócamy.
Dlatego podłączyłem antenę i na początku chciałem to zmierzyć na takiej antence, ale stwierdziłem, że przecież jak będę tak bliziutko odbiornika, no to wszystko będzie słychać. Podłączyłem antenę bazową. To jest Diamond X300. Jest on kilka metrów nade mną, przesunięty, więc odległość jest bardzo bliska. Zobaczycie, jak słychać na częstotliwości, na której będę nadawał. Będę odbiornik SDR przesuwał do częstotliwości harmonicznych i zobaczymy, czy tam będzie mnie słychać. A więc pierwsza rzecz, 145 MHz. Jak widać, słychać. I sygnał jest bardzo mocny. Przelecimy w takim razie. 145 MHz ustawione, 435 MHz jest ustawiony odbiornik. Widzicie, że pojawiło się coś. Jest faktycznie urywana, szarpana modulacja. Jeśli podniosę wzmocnienie odbiornika, jeśli wysteruję RTL, damy plus 29,7 dB. Jest jakiś bełkot, jest jakiś sygnał, ale przy bardzo dużym wzmocnieniu. Porównajmy to w takim razie z Yaesu FT4X, które jest kilka poziomów wyżej, chociaż też jest to radio SDR-owe. 145 MHz, moc jest wysoka. Yaesu też nadaje w tym miejscu. Teraz przejdźmy do radia analogowego. Nie, to nie jest SDR, to nie jest nic tam cyfrowego w tym środku. To jest typowe stare radio analogowe i ono ma bardzo dobre parametry odbiorczo-nadawcze. Zobaczymy, jak to radio na pełnej mocy będzie słychać. 145 MHz, tak samo jak poprzednie radia. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No jak widać, takie radio, które ma jeszcze w pełni analogowe filtry, które jest dostrojone na wąskie pasmo, ono wygląda bardzo dobrze. Po wzmocnieniu tej harmonicznej, ona się faktycznie pokazała tutaj, więc ono też ma harmoniczną, też nadaje, ale na dużo mniejszym poziomie niż poprzednie te radia. Zobaczmy coś, co uwielbiacie. Kłaszczęk, proszę bardzo. No i tu jest tragedia. Na harmonicznej nadaje prawie tak wyraźnie jak na częstotliwości, na której jest ustawiony. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To jest kiepskie, to jest kiepskie. Dobrze, częstotliwość kolejnej harmonicznej, 580 MHz. Tutaj jest 145 nadal. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, coś się pojawia. Damy wzmocnienie, tak jak ostatnio. Coś się pojawia. Yaesu. Również się pojawia. Stabo. Kolejna harmoniczna, 725 MHz. 145 MHz nadawcza. 725 MHz odbiorcza. Bez wzmocnienia. I coś tam szarpie. Wzmocnienie. Szarpie. Jest. Pojawia się sygnał. No więc dobrze. Yaesu FT4X. Nawet jest to zrozumiałe. To, co tam mówię. No i stabo. Jakiego radia nie wezmę, czy to analogowego, czy radia SDR, na każdym radiu występują harmoniczne. Każdym radiem
nadając na jednej częstotliwości, nadajemy na kilku tak naprawdę częstotliwościach. Prawdę mówiąc, najlepsze z pomiarów, jakie widziałem, zresztą można to zobaczyć na porównaniach w wcześniejszych filmach, ma SFT4X, najmniejszą ilość harmonicznych. One występują, ale są bardzo dobrze wytłumione. Najgorszy był Kwansheng ze wszystkich. Talkpod, no, on na 2 metrach też miał duży grzebień. Natomiast jest to radio dość spoko jakości, to był taki mid-level w latach 90. analogowy i on faktycznie najbardziej rwie podczas odbioru, z tego co mi się wydaje. Ale na wszystkich tych radiach na takiej odległości będzie występować ten efekt. Teraz pytanie, czy to szkodzi? I tak, i nie. Kiedy to będzie szkodziło? Będzie szkodziło to, kiedy faktycznie wybitnie będzie służą, kiedy będzie bardzo wysoki poziom tych zakłóceń. Dlatego tutaj radzę wszystkim producentom, chińskim producentom, a słuchają mnie, bo wiem o tym, żeby jednak ich standardem było standardy unijne, ponieważ każdy kraj bierze pod lupę co jakiś czas różne radia i na przykład Baofengi, bardzo dużo Baofengów, tym podobnych radii, no niestety przebadał i wydał werdykt, który możecie poszukać sobie, no że te radia nie spełniają norm. Dlatego tutaj jest prośba do producentów, żeby jednak podchodzić jakością pod te wymogi, ponieważ w Europie mamy bardzo blisko sąsiadujące kraje i możemy sobie bardzo łatwo przeszkadzać. Mimo że UKF jest częstotliwością, która nie ma takiej propagacji jak fale średnie czy krótkie, no to mimo wszystko, będąc tutaj, mieszkam pod Gliwicami, przed chwilą słyszałem na radiu tutaj, na antence tej, Czechów, którzy mieszkają jakieś 70 km dalej. Siedząc w domu, w pokoju. I my się możemy zakłócać i możemy zakłócać służby pobliskie, kiedy będą podniesione warunki, kiedy będziemy nadawać z jakichś wzniesień. Tak to już po prostu jest. Jeśli chodzi o nas, o konsumentów, ja radzę zawsze kupować jednak najlepsze radia. To jest oczywiste. Ale pytanie, czy my jesteśmy w stanie wniknąć w to, czy radio ma takie albo inne parametry nadawcze, odbiorcze? Nie jesteśmy w stanie jako konsumenci, nie posiadając aparatury pomiarowej, tego zrobić. Więc powinniśmy zawrzeć taką umowę między kupującym a sprzedającym, że sprzedający będą chcieli zrobić radia jak najlepsze, a my będziemy im wierzyć. Jakby nic innego nam nie zostaje. Zakłócanie będzie występowało przy takich warunkach jak niedostrojona antena, kiedy będziemy bardzo blisko jakiegoś odbiornika profesjonalnego, jakiejś służby, wtedy możemy faktycznie zakłócać. Kiedy jeszcze? Kiedy będzie podniesiona propagacja, a na ultrakrótkich falach propagacja potrafi być od czasu do czasu podniesiona. Można zrobić na kilkaset kilometrów łączności. Wtedy też możemy zakłócać, będzie propagowało i nasz sygnał, i nasze harmoniczne. Jednakowoż, my z tym nic nie jesteśmy w stanie zrobić. My możemy tylko po prostu kupować jak najdroższe, jak najlepsze radia. Natomiast to już po stronie profesjonalistów, czy wojska, policji, czy służb, które zajmują się jakkolwiek komunikacją i ją wykorzystują, jest tak zabezpieczyć swoje odbiorniki i swój sygnał, żeby takie patałachy jak my im nie wchodziły. I to jest chyba konkluzja, z którą chciałbym skończyć ten film, ponieważ można bić pianę o tych harmonicznych bardzo długo. Mimo wszystko producenci, tak samo tacy jak Talkpod, bo jednak słuchają naszych głosów, więc nie bójmy się wyrażać tej opinii na głos, opinii ogólnie o radiach, ale konkretnie, nie, że to jest syf, że to jest dziadostwo, coś tam, konkretnie, co nam przeszkadza w radiotelefonie konkretnie. I takie firmy, które podchodzą do ludzi z szacunkiem i profesjonalnie, czytają fora, czytają YouTube, czytają grupy dyskusyjne, oglądają filmy i starają się to zmienić, czego przykładem jest firma Talkpod, która faktycznie wprowadziła jakąś zmianę. Nie tak spektakularną, ale o połowę jednak udało im się to, a prawdopodobnie softem, wytłumić w tym radiu.